w ramach akcji Co czytali, jak byli mali. Dzisiaj nie przeczytam tego, co czytałam, jak byłam mała, ale chciałam tam przeczytać bajkę, którą czytam teraz ze swoją wnuczką. To jest książka Julii Donaldson w doskonałym tłumaczeniu Michała Rusinka, Grufalo. Na razie moja wnuczka nie chciała jeszcze tam poczytać. Mała mysz w ciemnym lesie chciała zażyć raz ruchu. Kiedy lis ją zobaczył, zaburczało mu brzuch. Dokąd idziesz tak sama? Tu jest dość niebezpiecznie. Musisz zjeść ze mną obiad, mała myszko. Koniecznie. Nie, dziękuję. Nie zwabisz mnie tak łatwo, mądralo. Zresztą już mnie zaprosił na obiadek Grufalo. Co? Grufalo? A co to takiego? Czyżbyś tego nie wiedział, kolego? Straszliwe makły, straszliwe szpony i pysk straszliwie uzębiony. A gdzie się z nim spotykasz? Tu, na tej trawce. On najchętniej jada lisy w potrawce. Lisy w potrawce? Cóż, na mnie już czas, rzekł lis i w te pędy wziął nogi za pas. Oj, lisek głuptasek, to każdy wie przecież, że nie ma żadnego Grufalo na świecie. Mała mysz w ciemnym lesie chciała wciąż zażyć ruch. Gdy ją sowa ujrzała, zaburczało jej brzuch. Dokąd idziesz tak sama? Tu jest dość niebezpiecznie. Pod wieczorek zjedz ze mną, mała myszko. Koniecznie. Nie, dziękuję. Nie zwabisz mnie tak łatwo, mądralo. A poza tym jem dzisiaj pod wieczorek z Grufalo. Co? Grufalo? A co to takiego? Czyżbyś sobą nie wiedziała tego? Ma koślawe kolana, bardzo ostre pazury oraz pypcia na nosie sterczącego do góry. A gdzie się z nim spotykasz? Nad brzegiem wody. On najchętniej jada sowy lody. Sowie lody? Na mnie już czas, rzekła sowa i wnet odleciała w las. Oj, sowa głuptaska, to każdy wie przecież, że nie ma żadnego Grufalo na świecie. Mała mysz w ciemnym lesie chciała wciąż zażyć ruchu. Kiedy wąż ją zobaczył, zaburczało mu brzuch. Dokąd idziesz tak sama? Tu jest dość niebezpiecznie. Urządzimy przyjęcie. Musisz przyjść. Dziś koniecznie. Nie, dziękuję. Nie zwabisz mnie tak łatwo, mądralo. Na przyjęcie mnie dzisiaj już zaprosił Grufalo. Co? Grufalo? A co to takiego? Czyżbyś tego nie wiedział, kolego? Oczy pomarańczowe, jęzor czarny jak smoła, fioletowe zaś kolce rosną mu dookoła. A gdzie się z nim spotykasz? Tu, nad jeziorkiem. On najchętniej jada węże ze szczypiorkiem. Węże ze szczypiorkiem? Na mnie już czas, syknął wąż i czmychnął w głęboki las. Oj, wąż głuptasek, to każdy wie przecież, że nie ma żadnego Grufalo na świecie. Co to za stwór? Co straszliwe ma szpony oraz kły? I straszliwie ma pysk uzębiony? I koślawe kolana, bardzo ostre pazury oraz pypcia na nosie sterczącego do góry? Oczy pomarańczowe, jęzor czarny jak smoła, fioletowe zaś kolce rosną mu dookoła? Ratunku! Halo! To jest Grufalo! A Grufalo spokojnie powiada. Ja myszy najchętniej jadam. Myszy?
Mysz na to. To niemożliwe. Z nas są potwory straszliwe? Chodź ze mną, a przekonasz się, że wszyscy tu się boją mnie. No dobrze, rzekł ze śmiechem Grufalo. Idź przodem. Będę tuż za tobą, Mądralo. Razem więc poszli za myszyście, aż usłyszeli szelest liści. To wąż, mysz rzekła, witaj wężu. A wąż ze strachu się wyprężył, mówiąc, przepraszam, nie mam czasu, zniknął jak duch w gęstwinach lasu. Widziałeś, jaki budzę strach? Grufalo tylko westnął. Ach, więc poszli dalej, aż niespodziewanie dobiegło ich jakieś hukanie. To sowa, mysz rzekła. Witaj, sowo. A sowa ze strachu aż kręci głową, mówiąc, o psia kość, nie mam czasu, zniknęła jak duch w gęstwinach lasu. Widziałeś, jaki budzę strach? Grufalo tylko jęknął, ach. Więc poszli dalej w lasu mroki, aż usłyszeli jakieś kroki. To lis, mysz rzekła. Witaj, lisku. A lis ze strachu zbladł na pysku, mówiąc, o rety, nie mam czasu. Zniknął jak dół w gęstwinach lasu. Widziałeś? Budzę przerażenie. Wszyscy się boją mnie szalenie. Cóż, przyszła na przekąskę chwila. Chętnie bym zjadła Grufala z grilla. Grufala z grilla, jęknął stwór żałośnie i zwiał czym prędzej, gdzie pieprz rośnie. Gdy leśna okolica zrobiła się cicha, mysz znalazła orzeszek. Orzeszek był pycha.